Pamięć ludzka potrafi być niezwykle zawodna. Pamiętam, gdy pewnego razu razem z moją rodziną miałem pewien wyjazd, dosyć pilny, i ponieważ nasze dzieci źle znosiły podróż, dlatego chcieliśmy zrobić to na śpiocha, tak? kiedy jeszcze spały. Dlatego zacząłem pakowanie naszego auta o trzeciej nad ranem. I wyobraźcie sobie, że najpierw z. Klatki, tak mieszkaliśmy w bloku. Schodzę z tym, z tym wózkiem. Samochód był oddalony no, dosyć spory kawałek, więc z tym wózkiem przejeżdżam. I kiedy już jestem przy samochodzie, okazało się, że nie mam kluczyków. Byłem naprawdę wtedy zły na siebie. Ale mówię, nie ma innego wyjścia, muszę wracać, tak? Więc wziąłem ten wózek i pamiętam, kiedy wracałem do tego bloku, to zastanawiałem się, jeżeli jakiś sąsiad teraz nie śpi i widzi mnie, to pomyśli, pomyśli, że jestem wariat, że wózkiem dziecięcym jeżdżę w te i z powrotem. Kiedy byłem znowu w mieszkaniu, mówię, dobra, nie będę robił darmowych kursów, tylko wezmę jeszcze teraz jakiś bagaż. Więc wziąłem ten bagaż, schodzę na dół z tym wózkiem. Z tym bagażem znowu dochodzę do samochodu i kiedy chcę już pakować wszystkie rzeczy, okazało się, że znowu nie wziąłem kluczyka. Ja wiem, że to żałosne, ale być może Wam też nieraz zdarzają się takie rzeczy. Postanowiłem, że nie będę wracał po raz kolejny, tylko zadzwonię do mojej żony, i kiedy wykręcałem numer. Dzwonię. Okazało się, że pomyliłem się i numer obok nacisnąłem do mojej znajomej, którą właśnie obudziłem o trzeciej nad ranem. I było mi strasznie głupio. To nadało jeszcze takiej pikanterii tej sytuacji. Ee, żona nie odebrała, bo miała wyłączony telefon, ostatecznie, więc i tak musiałem jeszcze raz się wracać. I znowu z tym kluczykiem w końcu doszedłem do samochodu. Ale zrozumcie, jak strasznie się źle czułem, i jeszcze raz wtedy sobie uświadomiłem, jak nasza pamięć potrafi być zawodna w, nawet w takim krótkim odcinku czasu. Czy w naszym duchowym życiu również nieraz tak jest? Serdecznie zapraszam do tego odcinka. Witajcie w Środowym Kole Ratunkowym. Dzisiaj hmm. będziemy dotykać już rozdziału trzeciego księgi Apokalipsy. I chociaż jest kolejny rozdział, to jednak cały czas zajmujemy się Siedmioma listami Jezusa do kościołów w Azji Mniejszej. Dzisiaj już piąty z kolei adresatem tego listu był Kościół w Sardes. Jezus bardzo dosadnie, ale krótko charakteryzuje stan tego kościoła. W pierwszym wersecie Jezus mówi tak: Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bardzo mocne słowa. Ten kościół w Sardes miał imię, że żyje. Tam cały czas odbywały się nabożeństwa. Z tamtej wspólnoty cały czas wydobywały się modlitwy. Można było usłyszeć pieśni, uwielbienia. Tam cały czas czytano Biblię. Jednak pomimo tych form religijnych, ten Kościół był już martwy. Tam nie dało się doświadczyć już tych poruszeń Ducha Świętego. Tam ludzie byli skostnieni, byli zamknięci na Boży Głos, na Bożą Miłość, na Boże Działanie. Miał imię, że żył, a był umarły. Pamiętacie, ostatnio, gdy mówiliśmy o przesłaniu do Kościoła w Tiatyrze, to powiedzieliśmy sobie, gdy tam Jezus mówił, że Twoich ostatnich uczynków jest więcej niż pierwszych, tak jakby ten złoty okres Kościoła w Tiatyrze właśnie był wtedy pomimo tych niebezpieczeństw, które mu groziły. Jednak kościół w Sardez jest w innej sytuacji, zupełnie w innej sytuacji. Złoty wiek tego kościoła był już przeszłością. Jedynie, co mogło im zostać, to piękne wspomnienia. Ale coś stracili w tym wszystkim. Jaką Jezus kieruje radę do tego kościoła? W wersecie 3, 3 czytamy Pamiętaj więc... Czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się: Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jako złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. Jezus w tych pierwszych słowach mówi: Pamiętaj, pamiętaj. To jest ciekawe, to jest bardzo podobne przesłanie do tego, jakie usłyszał Kościół w Efezie, ten pierwszy. Kościół na liście siedmiu. On usłyszał takie słowa w piątym wersecie drugiego rozdziału. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj się. Zatem lekarstwem i dla kościoła w Efezie, i dla kościoła w Sardes, miało być to, aby oni spojrzeli w przeszłość aby to spojrzenie w przeszłość było dla nich takim rozbudzeniem ożywieniem taką pobudką do tego żeby na nowo doświadczać Boga w piękny sposób mieli wspominać sobie w to w jaki sposób Bóg kiedyś wśród nich działał i zatęsknić za tym, żeby to znowu dzisiaj się mogło rzeczywistnić. I ten motyw przejawia się nieraz w Piśmie Świętym. Gdy nawet czytamy historię Gedeona, to można zobaczyć, że od wspomnień, od tego, że on sobie przypominał, jak Bóg kiedyś prowadził Izraelitów, jak Bóg kiedyś wybawił ich z Egiptu, to wszystko doprowadziło Gedeona do Ożywienia swojego osobistego, duchowego, ale również do ożywienia całego narodu, i, i piękne rzeczy działy się za czasów Gedeona, tak, a zaczęło się to od wspomnień. Jezus mówi: pamiętaj, pamiętaj, z jakiej wyżyny spadłeś, pamiętaj, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, to było przesłanie do kościoła w Sardes. I to nas też prowadzi do kolejnego wniosku, że największym problemem chrześcijan nie jest to, że oni nie wiedzą, jak żyć, jaki jest Bóg, czego Bóg żąda od nas. To nie jest problemem, że my nie wiemy, że my nie mamy poznania, ale nieraz największym problemem jest to, że pomimo, że wiemy, to nie żyjemy zgodnie z tym, co, co wiemy, co usłyszeliśmy, czego się Nauczyliśmy. Jezus mówi o tym, pamiętaj, pamiętaj o tym. I wiecie, nieraz doświadczyłem tego w swoim życiu, że czułe sumienie jest naprawdę pięknym darem od Boga. Ponieważ sumienie ma to do siebie, że jeżeli je ignorujemy, jeżeli łamiemy nasze sumienie, żyjemy na, prze na przekór naszemu sumieniu, to ono wtedy staje się takie sparaliżowane, nie działa tak jak należy. I choć kiedyś ono mogło nas napominać za pewne uczynki, dzisiaj robimy to samo i ono w ogóle się nie odzywa. Dlatego to jest bardzo niebezpieczne, gdy odchodzimy od tego, co wiemy. Od tego, czego się nauczyliśmy. Kiedy Bóg syła na nas światłość ze swojego słowa, z tej, z tej cudownej prawdy, jeżeli Bóg syła na nas światłość, to no biada nam, gdy nie chcemy chodzić w tym świetle. Wiecie, tak wyznam przed Wami, przyznam się, od dzieciaka. Kiedy tylko pamięcią sięgnę, miałem jakiś taki uraz do ciemności. Pamiętam, że gdy miało narodzić się nasze pierwsze dziecko, córeczka, to sobie pomyślałem: Mam być ojcem, muszę poradzić sobie jakoś z tymi różnymi strachami. I mówię: Dobra, idę. I wstawałem nieraz w nocy, kiedy było ciemno, szedłem w zupełnie jakieś takie dzikie tereny, gdzie już nie dochodziły żadne światła miejskie. I, I wiecie, i przełamywałem się, przełamywałem się w ten sposób. Wtedy też sobie tak pomyślałem, że gdy chodzę w świetle dnia, to się czuję tak komfortowo, tak bezpiecznie, tak pozytywnie, ale gdy słońce zachodzi i nie ma żadnych nawet zewnętrznych, sztucz, sztucznych oświetleń, to nagle ten komfort znika. Czuję się źle i najchętniej zmieniłbym te wa warunki. I wtedy też sobie taki wniosek wyciągnąłem dla, dla siebie, że szkoda, że tak nie mam w duchowym życiu, że kiedy tylko schodzę z tej ścieżki światłości, to zaczynam odczuwać dyskomfort, że zaczyna ogarniać mnie jakiś lęk, że coś jest nie tak, że wszedłem na teren. Gdzie nie powinienem być, i jak najszybciej chciałbym zmienić te warunki. To jest właśnie bardzo złe, że my nieraz odchodzimy od tej światłości, którą poznaliśmy, którą może kiedyś pokochaliśmy, wchodzimy w ciemność i czujemy się nawet lepiej w tej ciemności, duchowej ciemności, lepiej jak w tym świetle. To jest problem. Dlatego Jezus mówi: Pamiętaj, pamiętaj, czego się nauczyłeś. Co usłyszałeś? Wróć do tego, upamiętaj się, tak? Czyli wróć do tego, wróć do, do tego stanu. Pamiętaj, jak cudownie było w mojej obecności, jak cudownie było chodzić w moim świetle. Czy tęsknisz za tym? Czy akurat jesteś w takiej sytuacji jak właśnie Kościół w Sardes, że coś zgubiłeś po tej drodze i Jezus kieruje cię do tego, żebyś przypomniał sobie, jak dobrze było razem z Nim. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do kościoła.